Chrystus się stał człowiekiem, by pojednać człowieka z Bogiem. I nikt z tych, którzy próbują na gruncie politycznym mówić o pojednaniu, nie rozumie kompletnie, czym jest pojednanie. Albo wiesz, co sobie skaczą do oczu, no podpisują jakieś papiery, które nic nie znaczą dla ludzi, ale to nie zmienia faktu, że to jest najważniejszy temat związany z sytuacją, która jest za nami, ze śladami przeszłości. Pojednanie to jest bardzo istotny chrześcijański temat. Do tego potrzeba przede wszystkim dojrzałego chrześcijaństwa. I jak tego nie zrozumiemy, to się ciągle będziemy bawić i będziemy narzędziami przeganianymi przez jednych czy drugich polityków. A więc, rzeczywiście, kapłan i błazen, jak to było w muzeum Kołakowskiego. Na usługach rozmaitych sklepikarzy, kramarzy politycznych. Ale dzisiaj nie o pojednaniu samym, tylko o podstawie pojednania. Z czego wynika przynaglenie do pojednania? Ta chrześcijanina nie ma innej odpowiedzi, jak z miłości. Przyglądałem specjalnie na dzisiejsze spotkanie wypowiedzi z różnych stron na temat sytuacji, która jest niby po tamtych 75 latach. Jeden z podstawowych błędów jest herezja. Homyszyn mówił satanizm, dosłownie satanizm w postaci głupoty, to już jest określenie katolickie nauki społecznej, za później dojdziemy do tego dokumentu, to zacytuję go, jakim jest nacjonalizm, wrogi nacjonalizm. Słowo nacjonalizm nie jest samo w sobie złe. Dlatego też mnóstwo nieporozumień. Bo sam nacjonalizm oznacza, że idea narodu jest ważna dla kogoś. Nie ma problemu. Jestem nacjonalistą, nie ma problemu. Bo kategoria narodu, idea narodu jest bardzo ważna. Ale uwaga, może mieć różne poziomy. Może być traktowany ideologicznie. Może być więc niezwykle wykorzystany instrumentalnie. Wtedy już nie ma powiedzenia jestem nacjonalistą. Bezstronnego, spokojnego powiedzenia. Bo rodzi niezwykle niebezpieczne konsekwencje. Nacjonalizm mówi tylko o tym, że naród jest najważniejszą wartością, ważną wartością. Wyraźnie w katolickiej nauce społecznej, w kościele rozróżnia się nacjonalizm i patriotyzm. Wyraźnie. Dzisiaj jeden ze studentów na pytanie, jaki jest błąd nacjonalizmu ukraińskiego, powiedział, chcę ogłosić, już masz wpisaną piątkę na intensie na koniec semestru. Za tą odpowiedź. Powiedział bardzo pięknie i bardzo trafnie. Nacjonalizm za mało patriotyczny. O tak, to prawda. Nacjonalizm za mało patriotyczny. To jest błąd. Za chwilę będę chciał udowodnić. Niekiedy nacjonalizm sięga do religijnego uzasadnienia swych teoretycznych założeń. Kościół, powtórzę, z nieufnością podchodził do nacjonalizmu. I to podchodził bardzo długo, od dawna. Nacjonalizm nazywano w nauce społecznej Kościoła dziką rzezią. W
zwłaczającą Europę. To z roku 15, w czasie wojny tak nazwano. Samobójstwo cywilizowanej Europy. Słusznie. W czasie wojny pod Werdenem. Walk pod Werdenem. Najbardziej ponura tragedia głupoty ludzkiej. Tak, to cytaty są. Z tamtego okresu. Więc Hitler mi Benener Zorge o bezbożnym faszyzmie, gorliwości, tutaj się o tym mówi, o gorliwym takim, trosce, nieustannej trosce, do tego dosłownie znaczy. W 1938 roku papież mówi, kto wynosi ponad skalę wartości ziemskiej, rasę, naród, państwo, ustrój państwa, ponad wartości, ponad wszystkie wartości, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzonych w stanie przez Boga. W 1938 roku, rok później, Pius XI mówił, nacjonalizm stoi na przeszkodzie zbawienia dusz, ustawia bariery pomiędzy ludem i ludem. Jednym i drugim, ludem, nie. Oczywiście mówił to w obliczu zbliżającej się wojny. Nie konkretnie, no, nawet jakieś na myśli. Jest przeciwny nie tylko prawu Bożemu, ale samej wierze. Nacjonalizm sprzeciwia się credo. To jest cytat z Piusa XI z 1938 roku. I to później trwało bez przerwy. Pacem Interlis, Jan 23, przypominał, że przecenianie własnego narodu stoi na przeszkodzie do realizacji zasady sprawiedliwości, o której dzisiaj chcemy mówić. No i przejdźmy do konkretnego przykładu. Takim jest nie dobry, ale błędny nacjonalizm ukraiński. Nie cały nacjonalizm ukraiński, tylko błędny, powtarzam. Te poziomy, przypomnę, są różne. Tak? Twórcą ukraińskiej koncepcji nacjonalizmu był Dmytro Iwanowicz Donców. Sam sterowany był nazizmem na początku, później wyraz na pochwałę nacjonalizmu. Propagował fanatyzm, amoralność, twórczą przemoc. Twórczą przemoc, co to jest? W 1929 roku powstał dekanat nacjonalistów Stepana Łętawskiego z mottem Donicowa. Ja był wiecznego Żydą, który uchronił Ciebie od potopu tatarskiego i postawił między dwoma światami, abyś otworzył nowe życie. Po czym był właściwie dekalog? On jest w filmie Wołyń cały zacytowany. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz, walcząc o nie. Nie ma większej wartości niż Ukraina. Nie ma. Pyta chrześcijanie. A wiara? A. Nie pozwolisz nikomu plamić sławy ani czci twojego narodu. Pamiętaj o wielkich dniach naszej walki wyzwoleńczej. Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki o chwałę Trójzęba Włodzimierzowego. Pomści śmierć wielkich rycerzy. O sprawie nie rozmawiaj, z kim można, ale z kim, z tym, z kim trzeba. Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów twego narodu. Ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą cię do wyjawienia tajemnic. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego, a nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców. Koniec. Zauważyłem? Ani słowa nie ma o Bogu. Ani słowa nie ma o Bogu. Bo to nie jest miłość do kogokolwiek. I to nie jest miłość do własnego narodu. To jest nacjonalizm. Ideologia, jedną ideę rozbudowująca do wartości absolutnych. Ani słowem o Bogu osobowym, czy o religii chrześcijańskiej, która przez wieki była źródłem duchowym dla całej Rusi, z której ten naród wyrastał.
1935 roku, podczas rewizji u jednego z działaczy narodowych w Podwołoczyskach, policja zarekwirowała materiały kolportowane przez kleryka, studenta seminarium duchownego we Lwowie, Grzegorza Biłyka. Głosił on na ulotkach, że, cytuję, nacjonalizm stoi wyżej od państwa, Boga, religii. I to jest właśnie błąd. Przyjdziemy do patriotyzmu, zobaczymy, jaka jest różnica ogromna, istotna. I w 1929 roku, w czasie pierwszego kongresu Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich, pisano odezwę, czytamy w niej: tylko całkowite usunięcie wszystkich okupantów z ziemi ukraińskiej stworzy możliwości dla szerokiego rozwoju nacji ukraińskiej w granicach własnego państwa. W 1941 roku Stefan Bandera zorganizował wielki kongres nacjonalistów w Krakowie. Określił granice przyszłego państwa ukraińskiego. Cytuję: od Wołgi i Kaukazu po Białystok, Białopodlaską, Lublin i Nowy Targ. Hasłem, które wtedy było, cytuję: kto nie jest Ukraińcem, nie ma prawa do egzystencji w tym państwie. Równość praw tylko dla Ukraińców. W uchwale innej tejże organizacji w 1942 roku stwierdzono: nie może być mowy o wypędzeniu Polaków. Wypędzenie niczego nie załatwia. Chodzi o fizyczną eksterminację, czyli totalne unicestwienie ich na miejscu, bez oglądania się na cokolwiek i bez różnicy płci i wieku. Majątek cały spalić. Kosztowności przekazać na Fundusz Wyzwolenia Ukrainy. W rozkazach pojawia się bardzo wyraźna sugestia. W związku z sukcesami bolszewików, bo sobie ci szli już, 42 rok, raczej nie szli, ale mieli sukcesy na froncie walki z Niemcami, należy przyspieszyć likwidację Polaków. W pieni wycinać, jest cytat. Czysto polskie wsie palić. Wsie mieszane, tylko polska ludność niszczyć. I co? Dziwić kogoś, że błogosławiony Grzegorz Chomyszyn, Stanisławów, o którym tu była mowa dzisiaj, szeroko, nazwał nacjonalizm satanizmem. Mówi, że jest to bałwochwalstwo. Ale satanizm też nazwał bałwochwalstwo. I cytuję z dwóch królestw, z jego dzieła królestwo, opublikowane drukiem na szczęście. Uwaga! Naród ponad wszystko. Łaskę robimy Bogu, gdy postawimy imię Boże na drugim miejscu. Naród i Bóg. To łaskę robimy, że Boga dołączymy do narodu. I to my robimy oczywiście, to my decydujemy. To on zarzucał metropolicie, ówczesnemu Szeptyckiemu, brak trzeźwej i rozważnej polityki i bierną postawę wobec bojówek terrorystycznych. Prosił zrobienie wspólnego listu pasterskiego, żeby to wyjaśnił. Jak to? Nacjonalizm źródłem nienawiści? Czy ktokolwiek może usprawiedliwić zamordowanie kogokolwiek tylko dlatego, że ma inny kolor skóry? Inną narodowość? Gdziekolwiek by to było? I ktokolwiek to będzie? Jest to nic innego jak zbrodnia. Tyle. Nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo dla niego jeszcze kompletnie nie liczy. Za mało patriotyczny? Tak. Właściwie o to. I dlaczego? Widzisz różnicę między okrzykiem chwała Ukrainie, a Bóg, honor, ojczyzna? Czy dostrzegasz tę różnicę? Chwała Ukrainie, a Bóg, honor, ojczyzna. Patriotyzm nie zakazuje ci
widzieć rangę narodu. Kochać swój naród najbardziej jak potrafisz. Ale uwaga. Nie wbrew prawu Bożemu. I temu, co nazywamy honorem, czyli uczciwością, osobistą, godnością. Nie wolno inaczej rozumować. Stąd całe zadanie nasze, już pasterskie, w tej materii, dotyczy jednego. Wychować do miłości ojczyzny. Ale uwaga, miłości ojczyzny, a nie nienawiści. Żadnej nienawiści, rozumiesz? Obojętnie, kto to będzie. Biskup, papież, znany czy mało znany, jak będzie mówił o nienawiści i będzie ci mówił jako chrześcijaninowi, zabij, jest zbrodniarzem i tyle. Nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i z Ewangelią. Obojętnie jaki ma paszport i pod jakim kolorem sztandar, przy którym stoi. Patriotyzm to miłość. A miłość się nie sprzeciwia drugiemu człowiekowi. Wyobraź sobie, przechodzę na obszar rodziny, że kochasz swoją żonę i dlatego masz inne kobiety nienawidzieć. Może gwałcić czy zabijać? A swoją żonę nie tkwiesz, nie? Kochasz ją. Nie, to nie jest żadna miłość. Bo miłość ma w sobie dynamizm, siłę, moc, którą się w teologii moralnej, jeżeli już to przerabiało, Alphonse Liguori o tym pisał bardzo szeroko, patrząc na realistów, ale o tym pisali także święty Paweł, apostoł. Nazywa się ta siła Ordo Caritatis. Miłość do twojej żony uczy cię szacunku dla każdej kobiety. Miłość do twoich dzieci rodzi w tobie szacunek wobec każdego dziecka. Nie ma innego porządku. I w żadnym stopniu, w żadnym przypadku miłość nie dokonuje wyłączności. Ty byle kochał, tam ty nienawidzi. Widzisz różnicę między nacjonalizmem a patriotyzmem? Ordo Caritatis jest siłą porządkującą. Zgniliznę i plewy nacjonalizmu, gdy jest odłączony od patriotyzmu. To jest siłą zbrodniczą, to jest trucizną. Jak mój komisarz. To jest satanizmem, bałwanstwem. Ordo Caritatis, tak, masz prawo kochać swój naród bardziej niż wszystkie inne narody. Ale nie masz w żadnym stopniu prawa inne narody nienawidzić. Masz prawo kochać swoją matkę bardziej niż inne matki? Tak. Ale żadnej matki nie możesz nienawidzić. Żadnej żony, żadnej tego dziecka. To jest Ordo Caritatis. Ta moc w miłości. Chrześcijańskiej miłości. Inaczej jesteśmy ideologami, ale nie chrześcijanami. Apostoł Paweł pisał, a kto swoich, zwłaszcza domowników, się nie troszczy, ten wypar się wiary, jest gorszy od niewierzących. Przez to póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Nie ma problemu. To jest porządek miłości. Masz prawo kochać swój naród bardziej niż wszystkie inne narody. Na co dzień masz prawo kibicować swoim, podziwiać własne zespoły muzyczne,
Rzeczywiście pod flagą Ukrainy identyfikować się z nią świetnie. Ale nie wolno żadnego nienawidzić, gardzić, bluźnić w nienawiści przeciw wartościom, które dla innych są też ważne. I to jest cała tajemnica patriotyzmu i siły, która w niej drzemie. Dwa tygodnie po śmierci Jana Pawła II, a 3 dni przed wyborem Benedykta XVI, wtedy jeszcze kardynał Józef Ratzinger ułożył modlitewną litanię do świętego Jana Pawła II, wtedy jeszcze błogosławionego. Wśród wielu wezwań pojawiło się także takie wezwanie. Nauczycielu patriotyzmu, módl się za nami. Bardzo ważne. Moi drodzy,